Cześć, ponieważ wszyscy pytają mnie wciąż, kiedy będzie film Lubiewo, jak będzie mocno odbiegał od powieści, kto w nim zagra i każdy się jeszcze pyta osobno, czy też może w nim zagrać, więc postanowiłem wprowadzić tutaj nowy klocek, Michaśka Interview, gdzie będziemy robić różne wywiady i na pierwszy ogień rzucić twórców filmu Lubiewo, którzy dziś powiedzą wam wszystko, co na tym etapie można powiedzieć i co w ogóle jeszcze na razie wiedzą. Zapraszam. Przede wszystkim chciałem was zapytać, jak się ma Lubiewo książka do filmu Lubiewo i czy udało wam się to jakoś zamknąć w zgrabną całość, bo Lubiewo jest stworzone z klocków? Tak, znaczy scenariusz to jest adaptacja powieści, natomiast to nie jest tak w 100% wierna adaptacja powieści, bo Lubiewo się nie da w 100% przełożyć na film, bo jest za bardzo anegdotyczne. Za dużo tam jest takich po prostu różnych odrębnych historii, więc naszym zadaniem najważniejszym to było spróbowanie złapać tego, nałożyć na to dramaturgię filmową, tak żeby to była taka filmowa opowieść. Więc mamy kilku głównych bohaterów, staraliśmy się zachować taki wielogłos Lubiewa, żeby to nie był jeden bohater, tylko żeby ich było kilku, ale jednocześnie musieliśmy też dopisać tam troszkę życiorysów naszym bohaterom. Zależało nam na tym, żeby wyciągnąć ducha Lubiewa, co w zasadzie było najtrudniejsze, żeby wyciągnąć samą esencję, to co jest w tym najbardziej pociągające, a jednocześnie stworzyć z tego linearną opowieść, gdzie jest jeden bohater, który przeprowadza nas przez cały świat. No tak w największym skrócie. No ale dodatkowo też no, to jest jakieś osobne dzieło. Nie? To znaczy Lubiewo jest punktem wyjścia do naszego filmu, w którym my też wkładamy siebie naturalnie. Znajdujemy w tych opowieściach jak coś, co nas rusza najbardziej. Rozwijamy pewne wątki, które nas bardziej interesują i tworzymy z tego jakąś taką całość, którą my się chcemy podzielić. To znaczy, że twoja książka jest dla nas właśnie taką trampoliną do tego, żeby stworzyć nowe dzieło, nie? Które też ma ten sam tytuł, bo bardzo lubimy ten tytuł i czujemy, że jest w tym właśnie duch tej powieści, z tym, że przetworzony przez nas. A co wy jako roczniki 80 i w sumie heterycy w ogóle znaleźliście dla siebie w tej powieści takiego ciekawego? I dlaczego akurat w takiej powieści znaleźliście coś dla siebie? Co jest jakby tym czymś, co możecie wnieść ze swojej biografii do tego filmu? Czyli po prostu wy, a ta powieść w zderzeniu. Jest kilka takich rzeczy. Na pewno to, co mnie w Lubiewie rozkochuje, to ta przepaść między snem a rzeczywistością i ten tragizm z tego wynikający w każdej z postaci. Z tego, że ja widzę te postaci jako utknięte, uzależnione od jakiegoś snu o samych sobie, w zderzeniu z rzeczywistością, która nie jest w stanie zaspokoić ich oczekiwań. I ten rodzaj jakiegoś nienasycenia jest dla mnie bardzo pociągający i takiego wampiryzmu w tych postaciach. To jest coś, co mnie bardzo pociąga też jako artystę, kogoś, kto ma podobny rodzaj głodu wobec rzeczywistości i snu na swój własny temat, który ciągle się rozpada w palcach, rozlatuje jak tania tkanina. No ten rys wampiryczny od początku jakoś był czymś, co nas pociągnęło. Zaczęliśmy tak sobie myśleć, kurde, że te cioty są jak takie wampiry, które żyją w zasadzie tylko w nocy. Za dnia są niewidoczne zupełnie, a w nocy wyruszają na polowanie za tym upragnionym lujem. Jest coś w tym też takiego
jakieś takie przekleństwo trochę, to, że one, wiele z nich też kończy tragicznie i to, że w zasadzie ten upragniony lój może też być największym niebezpieczeństwem. To znaczy, że tak jak mówi jedna z bohaterek, że niejednokrotnie się zdarza, że taki lój po nocy spędzonej z ciotą wychodzi z domu, potem na klatce jak się go zawoła, to jeszcze wróci i może wyjdać. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz dla mnie to też było zawsze, ja zazdrościłem tym twoim bohaterom tego anarchizmu i takiego i tego właśnie takiego rozpasania się w tej rozpuście, jakiegoś takiego, że w tym jest pewna dla mnie jakaś taka odwaga w tym wyborze i dla mnie to było coś takiego, że dla mnie ten film dzięki temu też jest taką trochę fantazją o życiu, którego ja nigdy nie będę mieć i nigdy go nie miałem, więc tym bardziej mam ochotę się w to zanurzyć. Dostaliście dofinansowanie z PiS-u 2,5 miliona, no ale wiadomo, że filmów nie robi się za 2,5 miliona, tylko robi się za 12 milionów. Więc pytanie brzmi, ile tak naprawdę macie pieniędzy na ten film? Nie wiemy jeszcze, ile dokładnie mamy pieniędzy na ten film, natomiast nam zależy na tym, żeby pewna epickość Lubiewa później znalazła też swój wyraz na ekranie, więc no liczymy na to, że będzie tych pieniędzy wystarczająco dużo, żeby to opowiedzieć troszkę na bogato, no bo tak. No tak, bo epickość to oznacza sceny zbiorowe, prawda? Tak, dokładnie. Tak, epickość oznacza między innymi sceny zbiorowe, no. Ale to jest też kwestia scenografii, na przykład łaźni, zrobienia takich zbiorowych scen w łaźni parowej, tego typu rzeczy. Tak, no mamy jeszcze sceny w koszarach, które jednak wymagają odpowiedniej scenografii i aranżacji. No i oczywiście bohatera zbiorowego, żołnierskiego, radzieckiego. No a poza tym to jest film kostiumowy, historyczny tak naprawdę, więc no trzeba odtworzyć czasy w scenografii, w kostiumie, bo chcemy, żeby akcja Lubiewa działa się pod koniec lat 80. i kończyła tak naprawdę w momencie nadejścia nowych czasów. Upadek komunizmu jest też upadkiem jakiegoś świata i początkiem czegoś nowego, co jednych cieszy, a drugich niezwykle smuci. Tak jak cioty, które później z płaczem żegnają radzieckich żołnierzy wyjeżdżających z koszar. Teraz chciałbym przejść do takich rzeczy. Czy wiecie już, kto zagra poza Bartkiem? Czy castingi już są, czy dopiero będą? Czy łatwo będzie się na nie dostać i czy każdy z ulicy będzie mógł na taki casting do Lubiewa przyjść? My tak naprawdę dopiero zaczęliśmy teraz castingi, zdjęcia próbne do Lubiewa, więc ja nie mogę w tym momencie za dużo powiedzieć o obsadzie, ale myślę, że to w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy będziemy już mieli zamkniętą obsadę do filmu. Wciąż jeśli jest taka wola, to jeśli ktokolwiek ma chęć, to może się do nas zgłaszać, nagrywać. Sporo osób już wysłało nam swoje self-tape'y tak zwane, czyli takie nagrania to jest z fragmentem właśnie z Lubiewa do odegrania. I to na podstawie tego my mamy szansę tak zobaczyć w pierwszej kolejności, czy ktoś nam pasuje do tego świata, czy nie i trochę już zapoznać się z poszczególnymi aktorami. No i oczywiście muszę zapytać o to, co mnie osobiście najbardziej interesuje, czyli o moją rolę. Od samego początku rozmowy o tym filmie z producentem, to już chyba z 10 lat, zawsze było oczywiste, że ja w tym filmie zagram, no ale nie wiem do końca kogo i jak długa będzie ta rola, więc korzystając z okazji, pytam. Więc tak, chcielibyśmy też, żeby Michał mógł się pojawić w naszym filmie. No tylko jeszcze nie wiemy w jakiej roli, więc zaczniemy od zdjęć próbnych i zobaczymy, popróbujemy i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, myślę, że znalezienie odpowiednich aktorów heteroseksualnych nie będzie też łatwe, dlatego że heteroseksualista, kiedy gra ciotę, najczęściej w jakiś sposób przegina pałę i
zaczyna się takie transwestyckie mruganie oczkami, a to nie o to chodzi, bo wszystkie cioty tak naprawdę były o wiele bardziej stonowane. No i musi taki aktor naprawdę być mocno otwarty na to, żeby pokazać się w roli no takiej, w jakiej naprawdę wcale nigdy nie chciałby się pokazywać, prawda? Musi odnaleźć swoją wewnętrzną kobietę i nie każdy chce to robić i nie każdemu jest to wygodne. Także po prostu to tak jakby, powiedzmy, jakiejś aktorce mega kobiecej kazano zagrać łysą lesbijkę na przykład. Wcale niekoniecznie wszystkie by się garnęły do tego. Także jak to jest? Nie zasłaniam się teraz, ale ja jestem heteroseksualnym, jeszcze wciąż na szczęście młodym aktorem i zazwyczaj dostaję heteroseksualne role. Natomiast dla mnie nie jest to takie trudne, bo mieszczę to w sobie, nie jest takie trudne zbliżyć się do kobiety w sobie, w sensie poczuć w sobie jakości kobiece dla heteroseksualnego mężczyzny, jakim jestem, nie jest takie znowu trudne i tak bardzo zawstydzające, jak może dla wielu innych, którzy idą w mężczyznę. Albo są dla aktorów, którzy są znani i są znani też z ról męskich, a nam z kolei w Lubiewie by się przydali, żeby ten męski znalazł w sobie kobietę, żeby ręka była rączką, a nie była czymś przerysowanym. Aktor, który się boi jakiejś jakości w sobie, czyli jakiejś roli, którą dostał i którą ma zagrać, zazwyczaj ją przerysowuje. Jest taka naturalna reakcja, żeby się przed czymś obronić, to będę pokazywać, że ja to robię, bo muszę, ale udaję trochę przed wami kogoś, kogo mam zagrać. Żebyście nie myśleli, takie oczko puszczam, że to ja taki jestem, ja prywatnie. I tutaj to na pewno będzie trudne, żeby, no, będzie to oglądać szeroka widownia. Mam nadzieję, że miliony będą oglądać i taki aktor ma tego świadomość, jak dostanie rolę na podstawie Lubiewa, które jest, wszyscy wiemy, jak jest kontrowersyjne. Oczywiście my będziemy pomijać fizjologię i epatowanie czymś, co tutaj zamieniamy w poetykę, ale chodzi o to, że to jest wstydliwe. No, żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i to jest szczególnie podkręcane i ludzie się tego wstydzą. No, jeżeli facet ma założyć sukienkę, chociaż jest heterykiem i choćby to robił sam przed sobą, w swoim własnym pokoju przed lustrem, to potem będzie choćby się tego wstydził, że coś takiego zrobił. I ja myślę, że to jest w jakiś sposób naturalne, ale tutaj to będzie przełamujące i uważam, że bardzo kontrowersyjne. Aktor będzie musiał tutaj mieć jaja, ale takie inne jakieś, do tego, żeby móc zagrać kobietę. Ja myślę, że w Lubiewie mamy trudne role do zagrania, ale też dlatego tak pociągające, że to jest jedno i drugie, bo tam są bardzo skrajne rzeczy. I nie mam na myśli tutaj jakiegoś naturalizmu, aktu seksualnego, czegoś takiego, tylko bardziej właśnie chodzi o pewne emocje i stany, w których tak. Ci aktorzy się, ci nasi bohaterowie się znajdują. Ale no tak jak Bartek powiedział, no tutaj kluczem jest to, żeby zintegrować w sobie tą ciotkę, tą kobietę, która tam jest, żeby nie bać się tego i właśnie nie uciekać w takie przerysowanie, które tak naprawdę ma zdystansować do tej kobiety. No, w Lubiewie są oczywiście też fragmenty zupełnie już brutalistyczne, pisane wtedy pod wielkim wpływem teatru brutalizmu angielskiego. To był rok 2001. Weszła Sarah Kane, Oczyszczeni, no i te role i te sceny. To już naprawdę jest rzeczywiście, tak jak śmierć Jessiki. Gówno, krew, sperma i to wszystko jakby wymaga pełnego uwolnienia aktora. Znaczy, samo Lubiewo i ten film to też dla mnie osobiście będzie jakimś ogromnym wyzwaniem reżyserskim, żeby opowiedzieć tę historię i zderzyć się też z wieloma scenami, które będą najtrudniejszymi scenami, jakie musiałem nakręcić w życiu. Więc ja myślę, że to jest taki film progowy dla mnie i dla Bartka i pewnie dla wielu innych, którzy tutaj dołączą do tej naszej ekipy i będą z nami go tworzyć. Ale wierzę w to, że
przynajmniej w nas jest jakaś ogromna pasja i wielkie serce do tego projektu i wierzę tak naprawdę i teraz jak widzę po kompletowaniu ekipy też, to ludzie też w to wchodzą, kochają jakoś ten projekt i widzę, że jest duża wola, żeby włożyć w to swoje serce, więc myślę, że będzie dobrze. A była taka etiuda nagrana w ramach chyba warsztatów w szkole Wajdy z udziałem między innymi Bartka, która no, była takim pierwszym waszym pewnie podejściem do Lubiewa i powiem szczerze, że byłem mile zdziwiony tym, jak niesamowita relacja, napięcie wytworzyło się między postaciami. I powiedzcie coś o tym, no, o tym projekcie w szkole Wajdy. Wiesz. No wiesz. Żeby faceta obciągnąć. Przejebany. Pytałem być. Ja pierdolę. Ale masz, no. Faktycznie się zrobili niewesoło. Byliśmy z tym projektem, z Lubiewem w szkole Wajdy na takim kursie Ekran, gdzie ja pracowałem nad scenariuszem Lubiewa i w ramach tego kursu my mieliśmy do zrobienia dwie sceny. Jedną ze scen właśnie zrobiłem z Bartkiem jako Radwanicką i to jest scena, kiedy Radwanicka uczy młodą ciotkę, jak poderwać luja. Tak. A druga z Simlatem to była... Ale to powiedz o tej, w której to dobrze, daje. Dobrze. Znaczy nie, no mieliśmy okazję warsztatowo sprawdzić, czy to, jak sobie wyobrażamy, jak interpretujemy w sobie Lubiewo, czy to się przekłada na język filmowy i czy malujemy to takimi jakościami, takimi barwami, jakie nam są potrzebne. No i w efekcie końcowym mieliśmy wrażenie, że się zbliżyliśmy do tego, co przeczuwaliśmy i czego oczekiwaliśmy. I to akurat było super też o tyle, że to są zazwyczaj za jakieś grosze robione te sceny warsztatowe. One dają super możliwość do tego, żeby potem to zrobić, zobaczyć i pogadać z ekspertami. Ale super, że nam się udało uzyskać klimat tak skromnymi środkami w scenie, o którą chodzi. No, co mogę powiedzieć? No, dla mnie to było super doświadczenie, że mogliśmy to sprawdzić sobie na żywo. No dobrze, a zatem ostatnie pytanie i chyba wszystkich najbardziej nurtujące. Kiedy będą zdjęcia, kiedy się zaczną zdjęcia, kiedy będzie premiera? Jesienią zaczynamy zdjęcia do filmu Lubiewo na podstawie powieści Michała Witkowskiego i najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie nasz film można zobaczyć w kinie, o ile oczywiście kina jeszcze będą, ale myślę, że tak. Bardzo serdecznie Was zapraszam na to, co jest w naszych głowach, a co mam nadzieję już niedługo będzie na ekranie. I to już wszystko, kochani, na dzisiaj. Piszcie w komentarzach jeszcze pytania, jakie tylko Wam przyjdą do głowy. Jeśli ja będę wiedział, bądź Bartek, to na pewno na nie odpowiemy. Oraz zgłaszajcie koniecznie nowe pomysły na nowe odcinki, bo chcemy, żeby ten program był dla Was i żebyście wydostawali to, co sami chcecie. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie zapomnijcie zalajkować, zasubskrybować tego kanału. Cheers.